10. Craig Harrison. W listopadzie 2009 roku ten brytyjski snajper zastrzelił dwóch talibów z rekordowej odległości, mianowicie z odległości 2 km i 474 metrów. W wywiadzie dla BBC przyznał, że dokładne namierzenie celu wymagało od niego wykonania 9 strzałów próbnych, jednak kolejne 2 strzały wymierzone w cel były już śmiertelne. Jego czyn został wpisany oficjalnie do Księgi Rekordów Guinnessa. 9. Chris Kyle. Był to najskuteczniejszy snajper w historii Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Podczas misji w Iraku zastrzelił 255 osób, z czego 160 trafień zostało oficjalnie potwierdzonych przez Pentagon. Najbardziej spektakularnym sukcesem snajpera było zastrzelenie w Iraku bojownika uzbrojonego w wyrzutnie rakiet z odległości 1920 metrów. W 2012 roku wydał autobiograficzną książkę American Sniper, która została później zekranizowana. Chris Kyle zginął po zakończeniu służby w 2013 roku w wyniku postrzelenia. Został zastrzelony przez żołnierza chorego psychicznie, któremu pomagał. 8. Wasilij Zajcew. To radziecki snajper w czasów II wojny światowej, uważany za jednego z najskuteczniejszych snajperów wszechczasów. Według danych radzieckich podczas bitwy pod Stalingradem zabił 125 żołnierzy wroga, w tym 7 snajperów. Pod Stalingradem miało również dojść do pojedynku między Zajcewem a przybyłym z Niemiec dowódcą szkoły snajperów, majorem Erwinem Keningiem. Ich pojedynek miał trwać kilka dni. Zajcew podobno kazał swojemu partnerowi wystawić hełm ponad mur, za którym leżeli. Kening od razu zastrzelił hełm, a Kulikow krzyknął, jakoby go trafiono. Potem niemiecki snajper miał popełnić błąd, wychodząc, aby potwierdzić zabicie, i wtedy właśnie został trafiony przez Zajcewa. 7. Josef Allerberger. Był to żołnierz niemiecki austriackiego pochodzenia. Trafił na front wschodni w 1942 roku jako strzelec. Jednak został wysłany na szkolenie snajperskie do ośrodka w Judenburgu dopiero na wiosnę 1944 roku, pomimo że uzyskał już wiele celnych trafień z karabinu, który po prostu znalazł 2 lata wcześniej w stosie broni przejętej od wroga. Podczas służby zabił oficjalnie 257 żołnierzy wroga. 5 czerwca 1945 roku, unikając niewoli, wrócił do rodzinnego domu pod Salzburgiem. Zmarł w 2010 roku. 6. Matthäus Hetzenauer. Ten austriacki snajper służący w siłach III Rzeszy podczas II wojny światowej ma na swoim koncie imponującą ilość 345 śmiertelnych trafień. Jego najdalszy celny strzał został wykonany z odległości 1100 metrów. Pod koniec wojny został pojmany przez siły wroga i spędził 5 lat w sowieckim obozie. Zmarł w 2004 roku. 5. Ludmiła Pawliczenko. Ta Ukrainka w czerwcu 1941 roku była w pierwszej grupie ochotników zgłaszających się do walki z najeźdźcą. Dzięki swoim medalom z zawodów strzeleckich zdołała przekonać urzędników rekrutujących do skierowania jej do oddziałów frontowych. Była jedną z 2000 kobiet snajperów w Armii Czerwonej i jedną z 500, które przeżyły wojnę. Jej potwierdzona całkowita ilość trafień w czasie II wojny światowej wynosiła 309, w tym 36 snajperów wroga. 4. Francis Pegahmagabow. Był to kapral armii kanadyjskiej pochodzenia indyjskiego, uważany za najbardziej efektywnego snajpera okresu I wojny światowej. Jako zwiadowca zasłynął umiejętnościami snajperskimi, mając na koncie 378 Niemców. Kolejnych 300 udało mu się pojmać w czasie akcji zwiadowczych. Używał karabinu SMLE No. 1 Mark III. W 2003 roku została wydana jego oficjalna biografia nosząca tytuł Pegahmagabow – Legendary Warrior, Forgotten Hero. 3. Iwan Sidorenko. Jeden z najlepszych sowieckich snajperów służący w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Posiadacz ponad 500 udokumentowanych trafień śmiertelnych. Oprócz tego również szkolił snajperów. Jak podają dokumenty, przeszkolił ponad 250 żołnierzy. Został odznaczony licznymi medalami. Zmarł w 1987 roku. 2. Michaił Surkow. O tym snajperze wiadomo najmniej. Niektórzy nawet twierdzą, że został on wymyślony przez władze rosyjskie w celach propagandowych. Miał on służyć w 4. Dywizji Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Dane na jego temat podają, że urodził się w Krasnojarsku na Syberii i że jego rodzice byli myśliwymi. Jeżeli jego legenda jest prawdziwa, zajmuje on na naszej liście miejsce numer 2 z liczbą 702 trafień śmiertelnych. 1. Simo Häyhä, pseudonim Biała Śmierć. Był to fiński strzelec wyborowy, bez wątpienia jeden z najskuteczniejszych snajperów w historii wojen. Zabił z broni snajperskiej 505 żołnierzy Armii Czerwonej. Używał też pistoletu maszynowego Suomi oraz pistoletu Lahti L-35, z których zabił jeszcze ponad 200 nieprzyjaciół, co daje mu w sumie ponad 705 trafień śmiertelnych. Jego akcje wpływały demoralizująco na oddziały ZSRR. Sowieci wielokrotnie i bezskutecznie próbowali go zlikwidować, przeprowadzając naloty bombowe i używając ciężkiej artylerii oraz wysyłając swoich snajperów. 6 marca 1940 roku został postrzelony w szczękę. Pocisk przekoziołkował po uderzeniu i opuścił jego głowę. Zanim stracił przytomność, zdążył jeszcze zastrzelić radzieckiego żołnierza, który go zranił. Jeden z żołnierzy, który odnosił snajpera do punktu opatrunkowego, opowiadał, że brakowało mu połowy głowy. Odzyskał przytomność 13 marca, w dzień zawarcia pokoju. Wkrótce po wojnie został awansowany z rangi kaprala do stopnia podporucznika. Nikt inny w historii Finlandii nie został awansowany tak wysoko w tak krótkim czasie.